Państwu w imieniu Jego Magnificencji rektora Akademii Humanistycznej, profesora doktora habilitowanego Adama Koseskiego. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w murach Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gisztora w naszej reprezentacyjnej auli, jednym z serc uczelni, bo uczelnia ma dwa serca, aulę i nie rektora, tylko bibliotekę. I to jest jedno z takich punktów najważniejszych na uczelni. Witam Państwa więc w tym miejscu na zawsze takiej wesołej i smutnej uroczystości, ona potem się staje mniej wesoła, na zakończeniu letniej szkoły języka i kultury polskiej. Za moment będzie z nami, witam już zaocznie, wiceburmistrz Połtuska, panią Różę Krasuską. Jesteśmy w kontakcie. Pani burmistrz zapewniła, że dołączy, ale żeby nie przerywać toku uroczystości, witam zaocznie już teraz. Witam serdecznie pana Adama Sajkowskiego, który reprezentuje prezesa Fundacji Nauki Języków Obcych Lingwe Mundi, panią Urszulę Sajkowską. Jest z nami pan komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Henryk Krasuski. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich gości, pozostałych przedstawicieli prasy, która potem takie piękne relacje pisze. Sumując, mam mówić krótko, takie dostałem zalecenie. Z tego co wiem, minęły 3 tygodnie, mnie też się wydaje, że szybko, te 3 tygodnie zleciały. Grupa kilkudziesięciu osób z kilkunastu krajów świata w naszym przepięknym mazowieckim mieście poznawała naprawdę bardzo rzetelnie i dogłębnie język i kulturę polską. Nawet gdybyśmy słyszeli, że taka szkoła była w Katowicach, nie mam nic do Katowic, broń Boże, czy w Słupsku, to by nam było miło. A szczególnie jest nam miło, że to my mogliśmy taką szkołę gościć. Mam nadzieję, że program pozwolił zgłębić nie tylko tajemnicę wcale niełatwego języka polskiego, nie tylko zobaczyć pomniki kultury polskiej, nie tylko poznać polską kuchnię, ale my bardzo tego sobie i Państwu życzymy, żebyście choć trochę polubili naszą ojczyznę. Jeżeli choć trochę polubicie Polskę i Polaków, to powiemy, że ten Półtusk, że fundacja naprawdę są potrzebne. I to był nasz cel i tego Państwu życzę na koniec. I teraz zgodnie z tą kartką, żeby nie mówić za długo, mam tu wszystko zapisane. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Adama Sajkowskiego. Jeżeli dołączy pani burmistrz, to będzie przemawiać potem pani burmistrz. I jeżeli nie dołączy, to wtedy na miejsce pani burmistrz, pan dyrektor Mroziewicz. To trochę skomplikowane, jak lista przebojów z miejsca drugiego na trzecie awansował. Ja będę czuwał, czego podpowiadał, kto po kim. Na razie zapraszam pana Adama Sajkowskiego. Dziękuję za uwagę. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tym zakończeniu, w tej uroczystości. Bardzo również chciała być tutaj z nami pani prezes naszej fundacji Urszula Sajkowska. Natomiast ze względów zdrowotnych jest to niemożliwe i w jej imieniu, ponieważ mnie o to poprosiło, odczytam wszystkie podziękowania. Przede wszystkim chciałem podziękować Jego Magnificencji rektorowi Akademii Humanistycznej w Półtusku, panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Adamowi Koseskiemu. Już, super, dziękuję bardzo. Jeszcze raz panu
Magnificencji rektorowi Akademii Humanistycznej w Pułtusku, panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Adamowi Kosyskiemu za wspólną realizację projektu Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców. Pani Dorocie Dadas, koordynatorowi projektu z ramienia Akademii Humanistycznej, za wszelką pomoc i wsparcie. Pani kwestor Agnieszce Błaszkiewicz za czuwanie nad budżetem projektu. Również serdeczne podziękowania przedstawicielom władz lokalnych i samorządowych tutaj w tym regionie. Serdeczne podziękowania zespołowi Fundacji Lingua Mundi na czele z panią Karoliną Rosińską, która łączyła funkcję kierownika i metodyka projektu, a także należała wraz z panią Samantą Busiło i panią Pauliną Hechłacz do grona lektorów. Bardzo serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie i pełen profesjonalizm prowadzonych lektoratów, warsztatów. W naszym zespole istotną rolę odgrywał również pan dyrektor Bogdan Mroziewicz, człowiek wielu talentów. Podziękowania kieruję także do grona wykładowców, artystów, trenerów, animatorów, którzy uczestniczyli w realizacji bogatego w treści i formy programu kursu. Dziękuję za współpracę zespołowi osób, które codziennie przygotowywały smaczne i zdrowe posiłki, a także przyjaznemu personelowi akademika. Przede wszystkim dziękuję jednak naszym studentom, uczestnikom letniej szkoły za to, że chcą poznawać Polskę, uczyć się języka polskiego, polskiej historii, kultury, aby lepiej rozumieć Polaków i polskie sprawy. Mam nadzieję, że udział w letniej szkole był dla Państwa przygodą intelektualną, kulturową, a także towarzyską, a po jej zakończeniu będzie miłym wspomnieniem. Wszystkim obecnym na uroczystym spotkaniu życzę dużo zdrowia, pomyślności we wszelkich aktywnościach i wielu radości, a naszym studentom szczęśliwego powrotu do domów i jeszcze trochę wakacyjnego odpoczynku. Z serdecznościami pani Urszula Sejkowska. Dziękuję. Dzień dobry. Już sobie mówiliśmy kilka razy dzisiaj, więc ja powiem po polsku cześć. Cześć. Kochani, to już czwarta edycja Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Ja się czuję bardzo szczęśliwy, że dzięki Fundacji, dzięki Akademii mogę być z Wami już czwarty raz z rzędu. To ja dziękuję właśnie, że mogę być razem z Wami. A że nie dostałem do tej pory pomidorem zgniłym jakimś od Was, no to tym większa radość. Ja chciałbym podziękować dzisiaj wszystkim na zakończenie. Przede wszystkim to dziękuję właśnie Wam, drodzy studenci, że przyjechaliście do Pułtuska, że później z tego Pułtuska w moich domach będziecie opowiadać, że jest takie miejsce na mapie świata, Pułtusk, z którym to miastem będziecie mieć piękne wspomnienia. No a jeśli wspomnicie od czasu do czasu, gdzieś tam przy uroczystości jakiejś, miłej, przy okazji mnie, no to będzie mi bardzo, bardzo miło. Kochani, podziękowań będzie jeszcze dużo. Ja raz jeszcze chciałbym podziękować tym, którzy mi w tym, żebyście się czuli tu w Pułtusku dobrze, chciałem z całego serca podziękować swoim przyjaciołom. Oni będą wyliczani dzisiaj, ale ja z tego miejsca chciałbym raz jeszcze panu komendantowi Straży Pożarnej, o czym nie wiemy, ale od momentu, jak tylko się dowiedział, że będzie szkoła letnia, natychmiast objął nas patronatem takim bezpieczeństwa i dopytywali się strażacy, czy wszystko jest w porządku. Panie komendancie, dziękuję za tą opiekę. Wszystkim, Tomkowi, któremu
rzadko kto dziękuje, ale jest od rana do wieczora na usługi Akademii, Szkoły Letniej, także bardzo dziękuję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy na jedno wezwanie uciekali ze swoich urlopów, wracali do nas i żeby wszystko się działo pięknie. Pięknie dziękuję Gazecie Powiatowej, całej redakcji. Po jednym z naszych wieczorów tanecznych po Zumbie okazuje się, że moje notowania na Facebooku na tyle wzrosły, że ktoś powiedział na prezydenta pana Bogdana. Także dziękuję bardzo gazecie. Kochani, było mi niezmiernie miło z wami współpracować. Co złego, to nie ja. Chciałbym poprosić panią kierownik, prawda? Tak idzie harmonogram teraz, tak? Panią kierownik, żeby dokończyła tą listę podziękowań i od siebie wiele, wiele pięknych słów jeszcze rzeknie. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mnie również było bardzo, jest nadal bardzo miło tutaj z Państwem pracować i być dla Państwa. Bardzo również wszystkim dziękuję, lektorkom, za bardzo dużą życzliwość i za współpracę, panu Bogdanowi, w ogóle wszystkim współpracownikom, bez których tutaj szkoła letnia nie mogłaby funkcjonować, ale też chciałam bardzo podziękować państwu, słuchaczom, za to, że państwo tutaj do nas przyjechali i z takimi sercami pełnymi akceptacji, radości, dzielili się sobą nawzajem i tak pięknie Państwo otwierali się na polską kulturę i tutaj na nas wszystkich. Także bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym teraz poprosić panią Paulinę Hachłacz o wręczenie dyplomów i książek grupie numer 1. Zaczynamy od grupy pierwszej, najlepszej. Pani Krystyna Hołb. Tak, przepraszam. Panie profesorze, zapraszamy. Nie wybrali. Pan profesor ma coś specjalnego? Nawrátil. Bardzo serdecznie dziękuję.
pani Iwana Petryczankowa. Aina Koza. Pani Żenia Aina Koza. Pani Olena Singajewa. I last but not least, najlepsza uczennica grupy pierwszej, Julia Semaszka. Chciałam powiedzieć, że uczennica, której zawdzięczamy film, oczywiście najlepsza, natomiast wszyscy w grupie są najlepsi, tak żeby nie było wątpliwości. Pani Olga Koczynasz, przepraszam. Uczyłam się, ale niestety, no, starość. Pani
numer 3, przepraszam. Wręczymy nagrody razem z panią Pauliną, ponieważ we dwie prowadziłyśmy zajęcia w tej grupie. Zapraszamy panią Darię. Pani Krystyna się szukuje. Zapraszamy panią Samantę.
więc trochę mówi po polsku, ale za to najweselsza, najbardziej rozrywkowa. Marianna. Milena, Brazylia. Xinxin, czyli u nas w grupie, Ula Gabriela. I Xinxin. Książkę, to będziemy o was myśleć.
Sylwia z Niemiec. Niemcy, z Niemczech, przerabialiśmy rokaki. Wiem, że bardzo intensywnie pracowaliście, zwiedzaliście, bawiliście się. Wiem, że pan Bogdan Mraziewicz, pan dyrektor, robił tu cuda i przeskoki, i wyskoki. I dużo ludzi z naszego miasta zaangażowało się, żeby uprzyjemnić wam ten pobyt. Dlatego gratuluję tego przedsięwzięcia, gratuluję waszego wyboru i cieszę się, że po prostu spędziliście miło, wspaniale ten czas. Zapraszam ponownie do Pułtuska i życzę wszystkiego dobrego na dalsze dni tego roku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy także. I teraz jeszcze studenci chcieliby podziękować, więc zapraszam pana Mikołaja i panią Natalię do siebie. Specjalne podziękowania tutaj podpisane przez wszystkich studentów. Zaczniemy od może pracowników biura rektoratu. Tutaj na ręce pani Doroty Dadas złożymy najserdeczniejsze podziękowania. Zapraszamy. Dziękujemy, że tak nam pięknie organizował czas wolny i różne tańce i hulańce. Z obecnych tutaj jeszcze zapraszamy pana Cezarego Rzepnickiego, który uczył nas samoobrony. Zapraszamy też pana Pawła Piotrowskiego.
koniec też dziękujemy paniom lektorkom. Zapraszamy panią Samantę. Thank you.
Jurku, pomóż mi! Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.
choćbyśmy na tym przymie, choćbyśmy uczniami byli na tym przymie w Szkole Świata, nie będziemy repetować żadnej zimy, ale lata. I tymi słowami Wisławy Szymborskiej tak się z Państwem pożegnamy, tak na chwilę. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Jak nagle poetycko się zrobiło, dzięki Pani Lubie. Zapraszamy grupę numer 3. Proszę, proszę. Co jeść, więc grupa trzecia była bardzo ciekawą grupą, bo pochodzili słuchacze z różnych krajów i musieli zderzać się z różnymi problemami, ale poradzili sobie poza kilkoma dniami, które spędzili na wagarach, na kajakach. I przygotowali prezentację, którą za chwileczkę Państwu pokażemy. Dzień dobry. Mam na imię Klaudia. Jestem z Niemiec i studiuję europejskie i uczę się polskiego od roku. Bardzo lubię język polski i kulturę polską. Mam też nadzieję, że wkrótce będę mówić bardzo dobrze po polsku. Letnia szkoła pomogła mi, ale niestety był za mało lekcje. Dziękuję. Dzień dobry, jestem Liliana, jestem z Chin, mam 19 lat. Dziękuję. Dziękuję, proszę. Nazywam się Gabriel Vezani i studiuję archeologię i antropologię w Curitibie, w Brazylii. Co? Bardzo lubię książki, filmy, seriale i koty. Bardzo importante. Chyba mam trochę kota na punce kotów. Zacząłem uczyć się polskiego, bo to nie jest bardzo znany język w Brazylii i prawie nigdy nie mówi po polsku. Ale to jest pierwszy powód, a teraz uczę się tego języka, bo bardzo lubię polskie i chcę studiować, mieszkać, pracować tutaj. I od czasu do czasu jestem i siedzę na przykład tutaj w zdjęcia. Dzień dobry, mam na imię Beata. Jestem z Chin i teraz studiuję polonistykę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Mam na imię Krystyna i jestem z Armenii. Studiuję komunikację międzykulturową na Erywańskim Uniwersytecie Państwowym i jestem na czwartym roku. Interesuję się kulturą różnych krajów i literaturą światową. Bardzo podoba mi się polska kultura, budynki, zabytki w Warszawie i w Pułtusku. Myślę, że w przyszłym roku wrócę do Polski. Dziękuję.
jestem z Francji. Studiuję historię Europy Skrócznej w Paryżu. Zajmuję się historią Polski i interesuję się polską kulturą. Dlatego chciałbym nauczyć się języka polskiego. Bardzo lubię polski, ale czasami jest trudny. Bardzo podobały mi się wycieczki do Warszawy. Podoba mi się Stare Miasto, Zamek Królewski, Kościoły i bardzo lubię piwo. Dzień dobry, mam na imię Martyna. Jestem z Chin, mam 20 lat. Teraz studiuję polonistykę w Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych. Lubię sport. Kiedy mam czas, gram w ping-ponga albo gram we frisbee z kolegami i koleżankami. Ale nie lubię biegać. Bardzo nie lubię. Interesuję się tradycyjną literaturą chińską i muzyką liryczną. W Polsce zwiedziłam muzea i zabytki, które są piękne i wspaniałe. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Mam na imię Daria, jestem z Ukrainy. Mam 20 lat. Chciałabym uczyć się polski język для того, аби познати поляку, їх традиції, їх історію. Понівож наше панство є сусідом Польщі, хотіли б познати не тільки історію, а й язик. Діти літньої школи могла б вчитися граматики і мати практики язикові. Любя танчить, подорожувач, співач і сподоба кухня. Дякую. Дзień dobry, mam na imię Inga, jestem z Chin, studiuję polonistykę od roku. Interesuję się literaturą i kung fu, trenuję kung fu jeden rok, lubię czytać książki, słuchać muzyki i podróżować. Podoba mi się polskie budynki, smakują mi lody i kiełbasy. Jestem z Ukrainy, bardzo lubię historię, bardzo lubię malować, tam coś czytać, pisać coś. I także chciałabym powiedzieć, że literatura i historia to jest wszystkie nasze życie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, mam na imię Nina, jestem z Chin. Uczę się polski jeden rok na uniwersytecie. Bardzo lubię jeść, podróżować, interesuję się filmem i muzyką. Bardzo podoba mi się widoki w Putusku. Smakują mi lody, mleko, jogurt i czekoladę. Bardzo smaczne. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Jurek. Jestem syn i jestem studentem polonistyki na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych na pierwszym roku. Studiuję polonistykę, ponieważ bardzo interesuję się polskimi miastami, na przykład Kraków i Warszawa są bardzo piękne. Byłem już na Starym Mieście w Warszawie w Toruniu. Zwiedziłem dużo tradycyjnych budynków i kościołów. Jadłem także typowe polskie jedzenie, które dla mnie ma bardzo smak. Szczególne smaki. Lekcje polskiego w Putusku są bardzo znaczące i ciekawe. Dużo rozmawialiśmy i ćwiczyliśmy po polsku. Dlatego myślę, że wszyscy zrobimy postępy po tej letniej szkole. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w różnych krajach, ale łączy nas język polski. Dziękuję bardzo. Thank you.
grupa Tiru Riru. Czyli grupę czwartą. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy najlepsza grupa. Grupa Tiru Riru. Tak. I potem prezentujemy nasza grupa. I witamy w naszym święcie. Gotowe? Dalej. Stałe? Iść! Dalej, proszę. Ona nazywa się Marie i interesuje się naturą, czekoladą i pływaniem. Ona studiuje literaturę angielską na Uniwersytecie w Burgundii. I ona jest z Francji. Ona jest Sylwia. Ona interesuje się muzyką też, ponieważ gra ja w Francji i śpiewam w kucharz językami, naturą, lubi wędrować, chodzić na spacery, czytać książki, pracować jako wolontariusz z imigrantami. I studiuje sociologię i nauki pedagogiczne na drugim roku. I jest z Niemiec. I potem tutaj jest Anna. I tutaj jest też Anna. Ona interesuje się, uwielbia podróże, zwiedzanie nowych miejsc, czytanie i stale szarczuje z przyjaciółmi. I ona studiuje lingwistykę. I ona jest z Włoch. Ona jest Anastasia. Anastasia! Ona interesuje się tańcem, a także lubi śpiewać. Oglądać filmy, czytać książki i chodzić na spacer. Ona studiuje francuskie na Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Pawła w Tychnie. I ona jest z Ukrainy. To jest Daniel i inne imię jest Danczyk. Tak. I on interesuje się, nie wiem, to jest, może być piwem. I on studiuje, tylko, nie. Studiuje język i literaturę rosyjską i język polski. I on jest z Macedonii i konkretnie z Krakowa. Ona interesuje się klubem Real Madrid. Lubi czytać książki, słuchać muzyki. Ona studiuje na Erasmuskim Uniwersytecie Państwów.
Ona jest Armenii. To jest Micha. On interesuje się piękną, nużną muzyką klasyczną i on jest tym straszakiem. I on studiuje bezpieczeństwo techniczne na Uniwersytecie w Lublianie i on jest Słowieniem. I tutaj to jest nasze pokoje lekcji, tak? Nasza sala. Tak, nasza sala. Proszę dalej. Ona jest Milena. Ona interesuje się historią, folklorem, muzyką i kulturą. W wolnym czasie lubi czytać książki, oglądać filmy, chodzić do teatru i spotkać się z kolegami. Ona studiuje poroniczkę na Federalnym Uniwersytecie w stanie Parana. Ona jest z Brazylii. To jest Monika. Ona interesuje się językami, medycyną, prawem i architekturą. Ona lubi tańczyć, uprawiać i sport. I ona studiuje slawistykę i uczy się języka rosyjskiego i polskiego. I ona jest z Macedonii. Jak Daniel. Ona jest Tatiana. Tutaj. Ona interesuje się, lubi śpiewać, czytać książki, grać w siatkówki, oglądać filmy i seriale. Ona studiuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Umaniu Filologia Ukraińska i ona jest w Ukrainie. To jest Ula. I proszę twoje imię. Zin. Tak? Dziękuję. I ona interesuje się ona gra na skrzypce i ona studiuje prawo i ona jest z Chin i konkretnie z Kantonu. Tutaj jest Xingxingia, Gabriela. Ona interesuje się, lubi czytać książki, oglądać telewizję i biegać historia na temę komediami i studiuje prawo. I ona jest Sim. Dziękuję. I co teraz? Może proszę dalej. Co teraz? To jest nasza nauczycielka z pani Samantha. Ona interesuje się naszą grupą. Języki polski, kajak, ping-pong, piwem, ale nie wiem. Muzyka, literatura, malarstwo. Wiem. I ona studiuje się teraz, ona studiuje naukę tiruriri, śmierczyzną. To jest nowe nauki. I ona jest z Polską. Proszę dalej. Czy tu jest już tiruriru? Nie wiem. Proszę dalej. Tu jest Tiruriru. I tu... To są nasze ulubione słowa. I czy... Tiruriru. Muzyka. Tanieczysz. Piwo.
Boże. Mafia. Co teraz? Baking. Ring of fire. Thank you.
Państwa sen o przyszłości. Zapraszam Panią Lilianę. Pani Liliana ma gitarę i zaśpiewa nam piosenkę. Już, już, jest, idziemy z krzesłem. Bałam się tego dnia, chcecie się czy wróć. Nocą będę pewna, ty panie cię już. Nie opłaca się kochać. Koniec gry, mam i dość, wypada mi chwał. Przyjdzie tym dzisiaj oddychać myślę. Dzisiaj oddychać myślę. Halo, z pustka strach. Budzisz mnie pocałunkiem. Kończysz się zły i kończysz się zły. Sen o przyszłości, oczy otwierą smutne. Umiera świat, on umiera świat. Sen o przyszłości.
Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Zapraszamy na część nieoficjalną, znaczy nieoficjalną, na przystań. Tak, na przystań o godzinie 17:30. Tam spotkamy się i dalej będziemy się bawić, śpiewać, tańczyć. Zapraszamy. Oddaję głos panu profesorowi. Mili Państwo, to znaczy ja wiem, że takie tańce będą się przedłużać i będzie też weselny chodzony i miała matka syna, to ten i cały piękny repertuar ludowy polski. A tak poważnie mówiąc, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję Państwu. My jak mówimy po polsku na co dzień, to nie zdajemy sobie sprawy, jaki to trudny język. I dziękujemy Państwu za to, że od czasu do czasu możecie nam to przypomnieć. Gratuluję wielkich sukcesów. Życzę Państwu, żeby się jak najwięcej udało i żeby nie przedłużać. Wszystkim dziękuję za przybycie. W nasze mury zawsze zapraszamy do Akademii. Miłej zabawy i spełnienia różnych marzeń, pragnień prywatnie. Tańców do białego rana. I umiaru z piwem. I mamy jeszcze jedną prośbę. Chcielibyśmy wszystkich zaprosić na scenę, żeby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Zechcą Państwo oświadczyć nam taką przyjemność wielką. Wszyscy to wszyscy, bez wyjątku. Pana Pawła poprosimy o... Jeszcze nie. No, proszę Państwa, zbieramy się. Może zapraszamy na środek... kogo? Panią burmistrz, pana Cezarego, tutaj pana dyrektora, pana profesora, tutaj... Nie, tak? No dobrze, to jak Państwo wolą. Tylko trzeba się troszeczkę zbliżyć. To, co mówimy? Tam patrzymy, tam jest pan Paweł. Pierogi.